Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, tym razem troszeczkę inny, dlatego że będziemy driftować. To jest mój samochód, to jest Nissan Silvia S13, mocno stuningowany, silnik Wankla, włożony tutaj. Nie wiem ile to ma koni, ale jest bardzo, bardzo, bardzo mocny ten driftowóz. Mam zainstalowany tutaj body kit, rocket bunny. Widzicie, że przednie koła są leciutko, znaczy dosyć mocno w sumie w negatywie. Tylne są ustawione, zaraz wam pokażę te wszystkie ustawienia i w sumie udostępnię też dla osób, które będą chciały sobie podriftować właśnie na tym ustawieniu, a mają Forza Horizon 3. Więc tylne koła są ustawione na 0 stopni. To jest moja pierwsza konfiguracja, troszeczkę przy niej czasu spędziłem, ale samochód naprawdę bardzo fajnie się ślizga. Troszeczkę dziwnie brzmi z tym silnikiem Wankla, niektórzy mówią, że nierealistycznie, ale auto jest nieziemskie. Pracuję cały czas nad jego malowaniem jakimś, zrobiłem sobie tutaj takie coś. Będę to malowanie tutaj uzupełniał. Samochodzik jest bardzo fajny i jest to mój pierwszy stworzony samochód do driftu. Okej, przejedźmy się nim. Później wam pokażę jeszcze dokładne ustawienie osiągów. Teraz mogę wam tylko rzucić okiem na ustawienia, jakie zrobiłem tu. Więc ciśnienie opon z tyłu jest, widzicie, na 3,6, z przodu na 2,1. Skrzynia biegów jest ustawiona tak. Jeśli dam skrzynię biegów ustawioną na bardziej na przyspieszenie, to nie ma sensu, bo te biegi się skracają i... No i trzeba często zmieniać biegi, żeby fajnie driftować. Zresztą tutaj przy takiej mocy nie ma specjalnie znaczenia, który my bieg mamy, bo zaraz zresztą zobaczycie, o co biega. Pochylenie kół minus 5 stopni, jeśli chodzi o zbieżność, tutaj nic nie ustawiałem. Stabilizatory, staram się, żeby to było jak najbardziej responsywne, więc wszystko jest sztywno, aerodynamika, żadnego spoilera tutaj nie ma. A jeśli chodzi o hamulec, no to mam bilans naprzód i dość wysokie ciśnienie. Dyferencjał 100%, tak żeby koła z tą samą prędkością się kręciły praktycznie w każdej sytuacji. Samochód jest obniżony do maksa. Body kit, który tutaj zakładamy, troszeczkę poszerza nam rozstaw kół. No i kurczę, auto brzmi troszeczkę dziwnie, bo posłuchajcie. Nie do końca tak brzmi silnik Wankla. Możecie sobie posłuchać na YouTubie mniej więcej jak to brzmi. Myślę, że trochę inaczej jednak. Pojedziemy sobie kawałek tutaj, będzie zaraz taka fajna kręta droga, gdzie podriftujemy. Samochód może nawet ruszyć z czwórki spokojnie i jeszcze spali kapcia, także moc jest tutaj wystarczająca do driftu, nawet chyba za duża. Niemniej bardzo fajnie się ślizga. O, i wyleciałem. Za duża prędkość. Raz udało mi się takie kombo tutaj zrobić. Oczywiście driftując tak po arabsku troszeczkę na prostej drodze, że wbiłem 2,5 poziomu. O, troszeczkę ciężko lawirować w tym ruchu ulicznym. Okej, widzę, że tutaj będzie jakaś fajna dróżka. A i przestylowałem, kurczę, ciężko go tak utrzymać, jak chce się mocno nawrócić. Spróbujemy jeszcze raz zrobić ten zakręt. W sumie mamy tutaj opcję cofania przecież. Można to właśnie fajnie wykorzystać do ćwiczenia driftów, bo w większości gier nie mamy takiej możliwości, żeby sobie cofnąć. A teraz ja sobie mogę cofnąć, bo już wiem, jak ten zakręt będzie tutaj przebiegał. Więc mogę się odpowiednio przygotować, tak? Widać, że mam za dużą prędkość. A, nie było tak płynnie. W miarę wyszło, ale nie było tak płynnie. Wow. Ciężko jest się utrzymać troszeczkę. No, wymaga to praktyki. Auto jest i tak już świetnie zrobione na ten drift. Naprawdę świetnie, świetnie się ślizga. W Fordzie, to jest zresztą chyba mój najlepiej zrobiony samochód do driftu jak do tej pory. W Fordzie Horizon 2 coś próbowałem. Niektóre tam mi wyszły te samochody. Okej, tutaj będziemy musieli ostro. Okej, udało się. Ale nie było na takim poziomie jak tutaj. Zauważyłem, że bieg dobrze jest... O, tutaj mamy fajny zakręt. Spróbujmy zrobić ten łuk jakoś ładnie. Trzeba się odrobinę tutaj rozpędzić. Nie mogę za mocno skręcać, bo zaraz przesteruję, więc już chyba wiem, jak tutaj to pokonam.
Spróbujmy. Musimy się tutaj troszeczkę rozpędzić. Wow, ciężko. Dobra, uwaga. Trzymajmy linię. O! No poszło całkiem fajnie. Nie rozpędzamy się za mocno, bo prędkość mamy odpowiednią. No ten łuk był bardzo fajny, on był taki wyprofilowany. Cholera, dobra. Akurat teraz wróciłem z takiego meetingu, z lotu. I tam też właśnie dużo samochodów driftowało. Jedna BMW miała jakiś chyba silnik amerykański V8. Brzmiało to super. Ja sobie dużo teraz ćwiczyłem w Forzie Horizon 3. Właśnie driftowanie. I staram się, żeby mi to szło jak najlepiej. No, nie zawsze wychodzi tak, jak wiem. Wiecie, jak chcemy, nie? No ale o to w tym chodzi, żeby się dobrze bawić. A kurczę, przypieprzyłem. Trochę źle tu wszedłem. Może włączmy sobie jakieś radyjko. Samochód brzmi jak brzmi, więc może coś posłuchajmy sobie. Pause, okej. Okay. Ach, ten zakręt jakby stworzony dla tego samochodu, wiecie? Dosłownie. Gaz do końca i lecisz. Elegancko, jest to takie przyjemne, jak ci wyjdzie jeden jakiś fajny zakręt. On jest tak wyprofilowany i jego naprawdę bardzo łatwo zrobić, chociaż myślałem, że będzie trudniej. Uwaga! Chciałem tak fajnie odwrócić, wiecie, na tym zakręcie tutaj. Okej. Okay. Idziemy dalej. Jest kilka miejsc tutaj w Forzie, gdzie można naprawdę bardzo fajnie podliftować. Nie wszystkie te miejsca są jakieś, wiecie, zajebiste do driftowania. Ale można znaleźć naprawdę bardzo fajne zakręty, kilka tak zwanych perełek do driftu. Pierwszy raz usłyszałem brzmienie tego tuningu, tego samochodu po tuningu. Mamy coś sobie zerknę na mapkę, bo zobaczymy, jak ta droga tu przebiega. Nie, tu są same gładkie zakręty. Tu, gdzie jedziemy, też nie będzie gdzie za bardzo. Najlepiej to chyba tu, w tym miejscu, nie? Najlepiej byłoby zawrócić. Ten łuk jest świetny do driftu. A ja sobie ostatnio trenowałem... O, tutaj. Tutaj jest dosyć trudno, tylko że trenowałem w nocy. Możemy się tam przejechać. Samochód, który teraz mam, nie dość, że jest... że fajnie driftuje, to jeszcze do tego jest bardzo szybki. Tak? Mamy tu naprawdę spory zapas mocy. Ups. Jak coś, to jadę na skrzyni manualnej. No chyba na automacie nikt nie będzie tutaj driftował w Fordzie. I gram na padzie. No nie najlepiej poszło teraz. Wow. Jeszcze jest tu takie dosyć duże rondo, na którym można poćwiczyć mniej więcej ślizgi. O cholera, tu jest bezdroże. Tu jest jakiś skrót, ale tu się jedzie przez bezdroża. No to my sobie pojedziemy, ale naokoło tutaj myślę, że kawałek tą autostradą. Spoko. Damy radę. No, jak pierwszy raz w ogóle usłyszałem ten samochód, to ja myślałem po tym tuningu. To ja myślałem, że to jest jakaś wyścigówka. I od razu zacząłem szukać, co to jest ten four rotor engine, bo tutaj tak się nazywa w tej Fordzie. To jest po prostu silnik Wankla, który charakteryzuje się tym, że dużo pali, ale też ma dużo mocy i ma fajny stosunek mocy do wagi, czyli jest właśnie instalowany w jakichś takich samochodach stricte wyścigowych, na jakichś dragsterów, coś takiego. Możecie sobie poczytać o silniku Wankla, to jest bardzo fajne podejście do ogólnie silnika. Natomiast no, na dłuższą metę, tak jak możecie sobie poczytać o na przykład Mazdzie RX-8, że te silniki są awaryjne na dłuższą metę. Tak więc jedynie do takich rzeczy jak teraz można ich używać, a tak na dłuższą metę to jest ponoć bardzo słabo. No i spalanie. Dla takiej jazdy codziennej to raczej nie jest najlepszy wybór kupować samochód z tym silnikiem. Ale do właśnie driftowania okazuje się, że w tej grze możemy go użyć i no, tutaj nie musimy się specjalnie przejmować spalaniem, w ogóle się nie musimy tym przejmować, dlatego możemy robić z tymi samochodami, co nam się tylko podoba.
Na czwórce ciężko. O, i tu jest to właśnie małe rondo, malutkie. Tu trzeba zwolnić. No i powoli, powoli. Można tu właśnie, kurczę, łatwo przesterować, wiecie. I już mi się udało tak ładnie wejść. Ćwiczyłem sobie wcześniej już to rondo. Nie jest tak, że nie ćwiczyłem. I chciałem właśnie tak wejść, że jadę... Ach, kurde. Że jadę z drogi, tak prosto wjeżdżam w to rondo i tak ładnie driftem i jadę dalej. Tak coś chciałem się nauczyć robić. Dobra, z trójki lepiej nie, spróbujmy z dwójki. Miałem wcześniej ustawioną skrzynię biegów właśnie troszeczkę bardziej na przyspieszenie i udawało się od razu z trójki zacząć drift. Teraz muszę redukować na dwójkę. Wow. No dobra, jedźmy dalej. Pięknie. Kilka fajnych ślizgów już mi wyszło. Myślę, że tam gdzie jedziemy będzie jeszcze ciekawiej, bo zakręty są bardziej ostre. Tutaj na razie mamy takie gładkie. Robimy trochę arabskich driftów, ale chodzi o to, żeby też złapać flow tego samochodu przed zakrętem. Dlatego warto sobie na prostych troszeczkę nim zarzucać, żeby się do niego przyzwyczaić. Okej, mamy tutaj zakręcik ładny. Powinno mi ładnie wyjść. Uwaga. Okej. No, nie najlepszy kąt, nie najlepsze podejście. Okej, kilka ostrych mamy teraz, uwaga. Tu chyba będzie trzeba redukować na dwójkę. Całkiem, całkiem. Mercedes! Dziwne, że mi nie skasowało tych punktów. Kurczę, zaraz znowu będzie wieczór, jak tam dojadę. Okej. No tutaj też łatwo było przesterować. Nieraz tutaj przesterowałem w tym miejscu. Bardzo dobrze jest sobie ustawić bilans hamulców bardziej na przód. Po to, aby właśnie łatwiej było samochód odwrócić z powrotem. Jak coś się dzieje z nim, albo jak mamy za dużą prędkość. I wtedy wystarczy tylko skręcić w kierunek zakrętu i ładnie nam dupkę zarzuca. Dokładnie tak jak chcemy. I wtedy wiadomo, gaz. I samochód robi dokładnie to co chce. Pyk. Okej. Trochę za dużo prędkości. Już wjeżdżamy powoli w te zakręty, ale laga miałem. Wjeżdżamy powoli w te zakręty, które chcę sobie obadać. Spokojnie, podriftujemy troszeczkę i po tym driftowaniu pokażę wam wszystkie możliwości tuningowe tego samochodu, a jest ich sporo. Od tego bodykita po spoilery i poszerzenie, tak? Fajnie, że to w Fordzie zostało zaimplementowane, bo można się po prostu lepiej bawić. Przede mną jest Silvia S15. No, ale ta Silvia, którą dojeżdżę teraz, bardziej mi się podoba, bardziej mi się przód podoba. Chociaż reflektory wolałbym, żeby były inne. Później wam pokażę w garażu, jak to wygląda. No i dobra, jesteśmy w tym miejscu, miejsce do driftu. Okej. Jest tutaj też łatwo przesterować. O, udało mi się jakoś. Niedobrze. Za późno zaciągnąłem hamulec, znaczy nacisnąłem. I teraz jeszcze raz. Redukcja. No, nie najlepiej, ale utrzymałem się na drodze. Znaczy moim ogólnie celem jest to, aby starać się nie wyjeżdżać poza drogę. Żeby to wyglądało ładnie, żeby naprawdę się tej drogi trzymał, żebym trzymał ładnie linię. Nie mogę robić czegoś takiego jak teraz. Znaczy, to jest moje założenie, no nie? Myślę, że tak to powinno wyglądać driftowanie. Nie, wow, kurde, mało brakowało. Udało się uniknąć zderzenia. W ruchu ulicznym też nie jest tak łatwo driftować, ale po odpowiedniej wprawie naprawdę można coś zdziałać. Moc samochodu bardzo pomaga. Pamiętam, że jak grałem w demko, to miałem tylko tą Silvia S15 na standardowym tuningu, no i tym tak niespecjalnie się dało driftować. Nawet na jakimś małym rądku to tak
ledwo co, te drifty wyglądały trochę jak w GTA 5 jakimś samochodem, a tam wiecie jak się driftuje, nie driftuje się w ogóle. Dobra, tu musimy zwolnić, redukcja. No i git. Och, ale przydusiłem go, skubańca. Dobra, spróbujmy go rozbujać, bo to będzie fajny zakręt. Myślę, że możemy sobie zrobić tu ładne zdjątko. A, trochę za ciemno jest, ale tak na tle gwiazd ładnie to wygląda, no nie? Tu zawsze możemy sobie ekspozycję zwiększyć. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. No tak nam sztucznie to rozjaśnia, no nie? Przysłona, to nie. Kontrast. O! Teraz fajnie gwiazdy by było widać. Kolorek. Jasność. Jak zwiększamy jasność, to powinniśmy też od razu kontrast zwiększyć. No i pyk. Nawet całkiem nieźle to wyszło, chociaż trochę za mocno się te światła świecą. Są spalone mocno, ale o, jak tak ściemnimy, to jest fajnie. No nie? Podoba mi się. No i teraz robimy zdjęcie. Pyk. Brak samochodów. Okej. Okay. Kontynuujemy. I zapisujemy. Pyk. Parę zdjęć już sobie tam robiłem. S13 Drift. Udostępnię za moment konfigurację tego samochodu dla osób, które będą chciały. Fiat, Boże, mam teraz wybierać markę samochodu. Nie chce mi się. Po prostu udostępnij i tyle. Właśnie problem był ostatnio z tym udostępnianiem. Zobaczymy, czy to naprawili. Okej. Był problem z serwerami w Forzie i nie można było udostępniać zdjęcia. Tak samo jak nie można było udostępniać konfiguracji danego samochodu. Okej, spróbujemy. Tutaj jest taki gładki zakręt. No, na nim będzie ciężko. On był zbyt gładki. Bym musiał chyba z 300 km na godzinę mieć, żeby go przedriftować. Kurde. Myślałem, że uda mi się go ominąć. Okej. Cyk. Życiasa możemy jeszcze tutaj w miasteczku trochę sobie podriftować, ale już za moment wejdziemy do garażu i pokażę wam, jakie opcje ma ten samochodzik. Ma ich kilka. No dobra, skoro już tu jesteśmy, wypadałoby zatankować. Okej. No to chodźmy teraz do salonu samochodowego. Już wam wszystko pokazuję, jak to wygląda w tym autku. A wygląda całkiem w porządku. Przede wszystkim można zainstalować ten body kit. Ten body kit od razu ustawia nam inaczej koła. Ulepszenie bohaterów? Co to jest? Nie wiem co to jest. Dobra, wchodzimy do warsztatu. Moje samochody. Nie, gdzie to było? Ulepszenia. O, jest. Ustawienia karoserii. Nie dla wszystkich samochodów te ustawienia są. Więc tak wygląda ten bunny. Widzimy, że z tyłu koło troszeczkę jest bardziej pochylone w negatywie w stosunku do mojego ustawienia. U mnie tylko z przodu koła są w negatywie, z tyłu są prosto, tak żeby samochód ładnie driftował, i powiem wam, że jest naprawdę genialne ustawienie. Tutaj nie widzicie, jak ten samochodzik wygląda bez bodykitu. No ale wiadomo, wygląda inaczej, nie? A tu mam... właśnie, jak to było? Własne wczytaj. Aha, tutaj już widzę, że ktoś załadował drift, znaczy sposób, styl tuningu tego samochodu. Własne ulepszenie i teraz tak, menadżer ustawień, teraz muszę to z powrotem upnąć, zapisz. To jest moja konfiguracja, tylko nie wiem, jak ją udostępnić. A dobra, później ją sobie udostępnię już poza odcinkiem, ale będziecie mogli sobie ją przetestować. No i jeśli chodzi o ustawienia, znaczy tuning, tak, to tutaj wszystko to, co na maksa mogłem zainstalować. Ten silnik Wankla można zmienić tutaj. Tak, tutaj mamy jeszcze to ustawienie karoserii. O, tak wygląda standardowo ten samochodzik, więc teraz widzicie, jak się poszerza. No trochę się poszerza.
Mówiłem o tych reflektorach z przodu, one tak nie do końca mi się podobają. Wolałbym, nie wiem, takie trochę inne. Dobra. I tutaj mamy ulepszenie, zmiana silnika. No i tu jest kilka opcji, które możemy sobie wybrać. Ja przetestuję jeszcze kilka z nich. Tak, 3-litrowa, 2-litrowa jednostka V8 możemy tu wsadzić. No i najlepszy, czyli ten silnik Wankla, który robi robotę naprawdę. Możemy rzecz jasna zrobić układ napędowy na 4 koła, ale ja wolę na tył, bo mówię wam, to jest jeden z lepszych chyba samochodów, jakim jeździłem w ogóle w jakiejkolwiek grze wyścigowej do driftu. Pomijając gry stworzone właśnie do driftu. Okej, więc tak to wygląda. Tutaj wszystko jest właściwie na maksa. Tylko te opony standardowe są, a nie. Moment, o kurde, ja mam tutaj lepsze opony wrzucone. O proszę. Nawet nie wiedziałem, że mam tutaj takie dobre opony zainstalowane. Ja myślałem, że mam standardowe. Ale driftuje się na nich fajnie. Z przodu mam opony poszerzone do maksa? Ja chyba wiem, o co tu biega. No shit. Ja chyba wiem, o co tu biega. Tu chodzi o to, że jak się zainstaluje ten bodykit, to razem z tym bodykitem instalują się te opony. Ja muszę przetestować sobie tą konfigurację jeszcze na oponach trochę węższych. Chociaż powiem wam, że ten samochód ma tak dużo mocy, że tu nie potrzeba nic z tymi oponami robić. I samochód, jak widzicie, i tak bardzo dobrze mieni. Ale jeśli bym mocniej, bardziej zwężył te opony teraz, to jeszcze bardziej by się ślizgał. Myślę, że za łatwo byłoby go przesterować, by był trudniejszy do driftu. No teraz jest to idealny samochód, jak dla mnie. No i będę go sobie jeszcze tam testował, jakieś inne konfiguracje robił. Ogólnie możecie sobie te konfiguracje pobrać, jak chcecie, sprawdzić. Ja je udostępnię zaraz po tym odcinku. No nic, to tyle. Dziękuję wam za wyświetlenie, że byliście na odcinku driftowym, gdzie pokazywałem wam Nissana Silvia S13 z super silnikiem, super hardkorowym silnikiem Wankla. No i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.